Chciałbym dzisiaj chwilkę opowiedzieć o mediach społecznościowych i podać rozwiązania na wszelkie niebanalne bolączki z nimi związane. Otóż wszyscy, mam wrażenie, już od bardzo dawna wiedzą o wszelkich bańkach, czy śledzeniu w internecie, czy profilowanych reklamach itd., itd. Mam wrażenie, że ten temat jest po prostu zaorany totalnie, ale ludzie nie wyciągają, mam wrażenie, wniosków z tego, co słyszą i nawet wiedząc, że jakaś forma interakcji, w tym wypadku media społecznościowe, jest szkodliwe i jest toksyczne. I nie tylko na poziomie jednostkowym, ale również na poziomie społecznym, tak? I mamy mnóstwo przykładów tego, jak media społecznościowe próbowały wywierać realny wpływ na chociażby, nie wiem, politykę, na to, jak wywierają generalnie wpływ na kulturę, na to, jak ludzie myślą, na to, jak się zachowują i jakie zachowania są w mediach społecznościowych promowane. Bo ja od jakiegoś czasu w ogóle mam wrażenie, nie przeglądam internetu i to jest bardzo celowe ze względu na to, że kurczę, nigdzie nie spotkałem się w życiu z takim poziomem nienawiści, toksyczności i po prostu, no nie wiem jak to inaczej nazwać, ale takiej, nie wiem, nienawistnej głupoty, jaka wylewa się w internecie. I wiecie, to, że na każdym kroku ludzie są zachęcani do ekspresji czegoś, tak? Zastanawiałem się ostatnio, czy nie wyłączyć komentarzy ze względu właśnie na to, że myślę, że mogłoby to realnie odwrócić jedną z toksycznych form komunikacji, które bardzo, znaczy zdarzają się oczywiście zwykłe i po prostu życzliwe pytania, ale większość z tego, co ja wyczytuję w komentarzach, to są rzeczy, które są stricte głupie, nienawistne i po prostu zachęcają człowieka do patologii. To są zachowania, które są w tej mikrokulturze mediów społecznościowych, są promowane. Takim ideałem mediów społecznościowych jest ktoś, kto zwraca na siebie możliwie najwięcej uwagi, tak? Ktoś, kto generuje mnóstwo interakcji z innymi ludźmi, a niekoniecznie jest to osoba, która będzie, nie wiem, przywódcą albo będzie jakimś autorytetem. Bardzo często nie. No, wystarczy spojrzeć na, kurczę, kartę, nie wiem, trending na YouTubie, czy jak to się w tym momencie nazywa, gdzie są najpopularniejsze filmy w tym momencie, tak? Nie wiem, czy można uznać jakąkolwiek tam występującą osobę za jakikolwiek autorytet. A z drugiej strony taka, no właśnie, nie wiem, czy bezosobowość, ale pewne poczucie braku odpowiedzialności za to, co robi się w internecie, sprawia, że bariery kulturowe zaczynają w internecie opadać. I na przykład mam wrażenie, że nienawiść, z jaką można się spotkać bardzo łatwo w internecie, robiąc dosłownie cokolwiek, jest wywoływana, nigdy byś się z nią nie spotkał, nawet spotykając dokładnie tych samych ludzi, nie sądzę, żebyś się z nią spotkał twarzą w twarz, tak? Gdyby ten człowiek widział twoją twarz, bo wtedy za fraki trzyma go cała kultura i normy społeczne, które promują zachowania, które są prospołeczne, tak? Czyli nawet jeżeli mamy uzasadnione powody do, nie wiem, po prostu nielubienia kogoś, albo jakieś zastrzeżenia do tej drugiej osoby, które zawsze się pojawiają, to generalnie norma społeczna jest taka, że grzecznie jest na przykład wyrazić takie kwestie, albo nie wyrazić ich w ogóle, albo wyrazić je po prostu łagodnie, na zasadzie czegoś konstruktywnego, co pomoże tej drugiej osobie się rozwinąć. I to jest bardzo praktyczna funkcja, podczas gdy w internecie wszyscy stają się performerami i co gorsza, nie grają wyłącznie dla swojej społeczności, tak, dla ludzi, którzy są z nimi w jakiś sposób związani, ale potencjalna scena jest, ma zasięg globalny i potencjalnie każdy jest równocześnie performerem i widzem. Dlatego taka modelowa odpowiedź w internecie jest
nakierowana na zdobycie możliwie najwięcej, na zdobycie jakiejś reakcji, bycie jakąś krótką, nie wiem, ripostą, jakimś uszczypliwym tekstem, który właśnie zaora jakąś drugą osobę i koniec końców obie strony, jakby w takim idealnym dyskursie w internecie, obie strony odchodzą z niego, mając poczucie, że druga została zaorana, nie? Dlatego, że to wywołuje najwięcej emocji i to jest najbardziej efektywne w właśnie nie w prowadzeniu, nie w budowaniu jakiejś kurna wspólnoty, nie w budowaniu jakiejś społeczności, tylko właśnie w jej totalnej destrukcji i w generowaniu możliwie największej ilości emocji, które potem inni mogą pożerać. Co z drugiej strony, z jednej tej strony performatywnej, tak, prowadzi do to, co przed chwilą powiedziałem. Promuje na tej scenie patologię, a ta scena jest ogromna, więc wszyscy próbują tak nawet podświadomie optymalizować wszystko, co robią, pod swoją wielką publiczność. A z drugiej strony ta publiczność uczestniczy w konsumpcyjnej hierarchii, o której mówiłem wcześniej. Może tam może teraz pewnie ten film gdzieś wyskoczy, nie? Generalnie skracając ten film, moim wnioskiem przynajmniej jest taki, mój wniosek przynajmniej był taki, że ze względu na istnienie hierarchii konsumpcji i konkurencji, kto jest w stanie zjeść najwięcej albo bliżej pożreć najwięcej, logicznym rozwiązaniem, znaczy poprawnym rozwiązaniem jest stanięcie obok tej hierarchii. Nie ustawienie się na którymś z tych poziomów, tylko wyjście poza nią. I w tym wypadku wyjście poza, po pierwsze, ludzie konkurujący w tej hierarchii konsumpcji prześcigają się w tym, kto jest w stanie najwięcej zjeść. Dlatego odbija się to na naszym czasie uwagi i sprawia, że wiecie, teraz mamy nowe formy mediów społecznościowych, gdzie takie jak chociażby ten TikTok, który premiuje filmy, które są krótkie i możliwie najkrótsze i generują możliwie najwięcej interakcji od użytkownika, tak jak zresztą wszędzie. I to się nie dzieje bez powodu, to się dzieje dlatego, że długie filmy, które wymagają utrzymania uwagi, nie pozwalają jeść aż tak dużo. To jest, jeżeli decydujesz się na obejrzenie filmu, który trwa godzinę, ale dokładnie wyjaśnia jakieś zjawisko, czy po prostu prezentuje coś kompleksowo nad czymś, film, w który ktoś włożył mnóstwo pracy, to nie będziesz w stanie, w tym czasie równie dobrze możesz zjeść 100 albo kilkaset TikToków, tak? To jest po prostu z punktu widzenia hierarchii konsumpcji. Oglądanie długich rzeczy jest nieefektywne. Przecież trzeba to optymalizować i zjadać na przykład tylko część materiału, albo, ale możliwie najwięcej, albo tylko krótkie materiały, żeby zjeść możliwie dużo. Dlatego rozwiązaniem, myślę, jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, stanięcie obok i brak partycypacji, a w mediach społecznościowych myślę, że wyraża się to po prostu usunięciem ich. To jest wniosek, jaki powinniśmy z tego wyciągnąć. I teraz obejrzałem ostatnio odcinek takiego podcastu, który nazywa się Internet Czas Działać. Generalnie stosunkowo mi się podoba, z dużą ilością kwestii tam się zgadzam, ci ludzie również, tam dwójka gości ten program prowadzi, też promują wolne oprogramowanie, więc myślę, że ideały, do których dążymy, są stosunkowo podobne. Natomiast ostatnio stworzyli odcinek o tak zwanym Fediversum, czyli jak to z samej nazwy wynika, zdecentralizowanym uniwersum mediów społecznościowych generalnie. I tak mówiąc najbardziej ogólnikowo, wyobraźcie sobie po prostu Twittera z otwartym kodem źródłowym. No to jest w zasadzie wszystko, nie? I teraz czemu nie uważam tego za żadne rozwiązanie? Ze względu na to, że media społecznościowe, myślę, że są sposoby interakcji na mediach społecznościowych są same w sobie toksyczne i same w sobie są bardzo nienaturalne. I z tego względu, ze względu na mnóstwo takich szczegółów, na które z reguły nie zwraca się uwagi, media społecznościowe zaczynają
trendować w jakimś określonym kierunku, który nadal będzie obecny, jeżeli, nawet jeżeli kod źródłowy będzie otwarty i dostępny dla wszystkich, bo to nie rozwiązuje chociażby problemu, o którym wspomniałem wcześniej, czyli z nadmierną autoekspresją, z nadmierną konsumpcją. To są elementy, które powoduje sama dziwaczna nienaturalność i wielkość sceny, na której wszyscy się w mediach społecznościowych znajdują. I to jest coś, czego uważam, że nie rozwiążemy wyłącznie, nie wiem, otwierając kod źródłowy albo wprowadzając jakieś małe zmiany w mediach społecznościowych, czy nawet rozbijając je na mniejsze firmy. Szczerze mówiąc, myślę, że te zmiany będą marginalne albo nic nie dadzą. To, co jest prawdziwym rozwiązaniem, to po prostu usunięcie mediów społecznościowych albo popracowaniem nad czymś, co będzie realną alternatywą dla nich. Ostatnio, znaczy nie ostatnio, tylko dzisiaj rozmawiałem z Łukaszem z kanału Feanor Aglarion, który najwyraźniej zastanawiał się nad podobną rzeczą co ja. Ja myślałem konkretnie w stosunku do natychmiastowych komunikatorów, tak? Takich jak, nie wiem, wszelkie messengery, kurcze, telegramy, te, z których nie powinieneś korzystać, ale nawet Signal. To nadal jest bardzo nienaturalna forma interakcji i tracisz bardzo wiele, komunikując się w tak nienaturalny sposób. Zresztą, czemu istnieją emotikony? Ze względu na to, że rozmawiając z innym człowiekiem nie możesz widzieć jego twarzy, więc nie widzisz jego mimiki. I dlatego musimy tam używać tych obrazeczków, żeby wyrazić po prostu to, co normalnie byłoby już dostępne dla każdego odbiorcy, dla każdego rozmówcy, tak? I tak samo zresztą cała masa danych, które niezależnie od tego, gdzie piszemy, są produkowane. No, dziwacznym by było, gdyby wszyscy moi znajomi trzymali transkrypt naszych rozmów, często sprzed iluś tam lat, tak? Wszystkie zdania, jakie ze sobą wymieniliśmy, wszystkie zdjęcia, jakie sobie pokazaliśmy i tak dalej, nie? To jest co najmniej dziwne. I zresztą co jakiś czas spotykam się z bardzo absurdalnie toksycznym sposobem wykorzystania takich transkryptów, czyli wysłanie ich komuś innemu bez wiedzy osoby, która została w ten sposób potraktowana. No, ja pierdzielę. Znaczy, to jest tak, jakby trzymać teczki na swoich znajomych i potem, niczym najbardziej cyniczny polityk, wykorzystać je, kiedy będą wygodne. Ja pierdzielę. To są zachowania, do których prowadzą nas media społecznościowe. Jezus Maria, no po prostu w życiu bym doświadczyłem tego kilkukrotnie i każdorazowo to było po prostu, nie wiem w jakim stanie trzeba być naprawdę, żeby czegoś takiego się dopuścić. I to jest tylko jedno z zachowań, jakie są, no nie wiem, stosunkowo powszechne i stosunkowo naturalne w nowoczesnych mediach. Więc to, nad czym myślę, powinniśmy się zastanowić i to, o czym też powiedział mi Łukasz, to symulowanie pewnej naturalności interakcji. Czyli chociażby jego pomysłem, żeby było jasne, pomysł za miliard dolarów, tak? Jak go ktoś skopiuje, to ten... To natychmiast, kurczę, dostanie jakiś pozew. Nie, pomysł był taki, żeby stworzyć medium społecznościowe, które ogranicza cię do jakiejś niewielkiej grupy osób, z którymi fizycznie co jakiś czas musisz się na przykład zetknąć telefonami, tak? Tak jakbyś nie mógł dodać znajomego chociażby na jakimś tam, kurczę, Facebooku, bez zetknięcia się z nim telefonami co jakiś czas. Bo jeżeli nie spotykasz się z taką osobą naprawdę, no to czy ona naprawdę jest twoim znajomym? Trzeba sobie zadać pytanie, tak? Więc to by była sieć chociażby, która w prosty sposób premiuje prawdziwe ludzkie interakcje i faktycznie byłaby siecią pro-społecznościową, a nie totalnie tą społeczność degenerującą. Takie przynajmniej mam wrażenie. Była nawet kiedyś taka aplikacja, jak teraz myślę i sobie przypominam. Był kiedyś taki startup. Miał taką krótką nazwę, zielone logo z napisem. Nie pamiętam, jak to dokładnie się nazywało. W każdym razie chodziło o to, że przykładasz jakby telefon do piersi i on wtedy zaczyna nagrywać film. I chodzi o to, że nawet jeżeli dzielisz się czymś z
innymi swoimi znajomymi w internecie, to powinieneś doświadczyć tego własnymi oczami, a film, który nagrywasz, jest tylko... jest czymś... nie jest priorytetem. Jest czymś, co jest mniej ważne od prawdziwego doświadczenia. I myślę, że to jest mniej więcej kierunek, w którym myślę, że generalnie technologia tego typu powinna podążać. Czyli nie zastanawiać się nad tym, znaczy częściowo również dobrze jest się zastanawiać nad tymi algorytmami, które rekomendują nam nowe posty, albo kurczę, zamknięciu w bańkach. To jest częściowo w ogóle naturalne, żeby być zamkniętym w bańce, nie? Na przykład lokalnej bańce, tak nazwijmy to, lokalnej bańce po prostu lokalnej społeczności, nie wiem, twoich kurczę znajomych i sąsiadów, którzy najczęściej myślą w jakiś określony sposób i jakby to jest, no nie wiem, częściowo mam wrażenie, to jest po prostu naturalne ludzkie działanie, ale ono jest oczywiście amplifikowane przez media społecznościowe, nie? Ale to mam wrażenie jest tylko jedna z konsekwencji i to absolutnie nie powinna być rzecz, na której powinniśmy się skupiać. Powinniśmy zacząć najpierw myśleć, jak możemy dostosować technologię do naszych naturalnych ludzkich interakcji, jak możemy sprawić, żeby ta technologia była bardziej ludzka, bardziej dostosowana do ludzkich potrzeb i prospołeczna, a nie tworząca jakąś antykulturę promującą totalną patologię i zachęcającą na każdym kroku, nawet tak miękko zachęcającą do skrajnie toksycznych interakcji, nie? I to jest, myślę, kierunek, w którym powinny się tego typu media rozwijać. A w tym momencie to, co powinieneś natychmiast zrobić, to po prostu usunąć swoje media społecznościowe. Naprawdę, jeżeli... może zacytuję ci jedno, pamiętam, czytałem kiedyś badanie samego Facebooka. To nie jest, żeby było jasne, to nie jest badanie zewnętrzne, czy jakieś, w którym te liczby mogłyby być podmienione. Przecież Facebook, jak robi własne badania, to dla siebie, na własny użytek. I wyszło tam, że większość użytkowników Facebooka nie lubi. Tak samo było zresztą na Instagramie. I mam wrażenie, że, znaczy nie mam wrażenia, po prostu wiem, że media społecznościowe działają w taki sposób, że ludzie trzymają tam ludzi. To nie konkretnie, nie musi być koniecznie jakiś kurczę, nie wiem, genialny interfejs, czy świetna funkcjonalność, ale jest to, tak jak sama nazwa wskazuje, sieć, w której jest jakaś określona grupa osób, więc to, że ty jesteś na mediach społecznościowych, częściowo trzyma tam również twoich znajomych, i z których większość statystycznie nie lubi również tego medium społecznościowego i widzi w nim więcej wad niż zalet według danych samej sieci społecznościowej. Więc naprawdę, kiedy taka antykultura zaczyna powstawać i robi się skrajnie popularna, to co powinien zrobić odpowiedzialny człowiek, to po prostu pasywnie odrzucić taką formę komunikacji i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby można było komunikować się w internecie stosunkowo naturalnie, żeby sieci społecznościowe działały faktycznie prospołecznie, a nie antykulturowo w zasadzie, tak mówiąc najogólniej. Na pewno nie powiedziałem o wszystkim. Zgubiłem gdzieś kurna kartkę, na której miałem napisane, co chciałem dzisiaj powiedzieć, ale no cóż, ten temat jest skrajnie długi i dotknąłem tylko jego początku, ale wniosek jest dokładnie taki sam. Po prostu wejdź w tym momencie i naprawdę wywal to po prostu ze swojego życia. Natychmiast, albo nawet dezaktywuj konto na jakiś czas. Zawsze są takie funkcje, że możesz tylko dezaktywować, żeby, nie wiem, zrobić przerwę czy coś w tym stylu, nie? To będzie naprawdę, w momencie, w którym to zrobisz, poczujesz mnóstwo wolności, która przepłynie przez twoje ciało. Dobra, dzięki. Cześć.